bardzo miarodajne, to, ale możemy obserwować dynamikę jego wzrastania, co może jeszcze bardziej wzywać podejrzenie, a połączenie z badaniem, prostym badaniem, trwającym niespełna minutę, przez odbytniczym badaniem wstecza, jest badaniem specyficznym w wykrywaniu raka prostaty. Mówiliśmy o tej najstarszej grupie mężczyzn, a teraz zejdźmy z wiekiem trochę niżej. No, mówi się, że te badania PSA i wizyty urologa powinny być wdrażane od 45 roku życia. A ja bardzo dziękuję, panie profesorze, za czas, ale ja mam kilku karierze, mam pacjentów, którzy mają 37, 8 lat. Niech się polepsza. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Szczęść Boże. Do widzenia. Rak prostaty do skierowania.